Poczekamy chwilę na spóźnialskich, tak. Dzień dobry, dzień dobry. Czy mnie widać, czy mnie słychać? Poczekamy tak minutę, dwie na spóźnialskich. Jestem w ogóle ciekawa, czy wasi klienci, a dziękuję, widać, słychać, czy w ogóle zauważyliście, że wasi klienci zaczęli się interesować dodatkami, dekoracjami do ogrodów. Zrobiło się ciepło, już każdemu chyba chce się wyjść na zewnątrz, coś działać w ogrodzie, pogoda zachęcająca. Jakieś zainteresowanie? Już wystawiane macie oferty na OLX-ie? Już coś się sprzedaje? O, w końcu ruch się pojawił. Sprzedażowe, wystawione produkty. Tak trzymać, to mam nadzieję, że dzisiaj wam podpowiem co nieco, na co warto zwrócić uwagę, o co mnie klienci podpytują, co chcieliby mieć w swoich ogrodach, co mam nadzieję, że wam się przyda dzisiejszy webinar. No dzisiaj taka pogoda ładna, że też nie mogę się doczekać, żeby później wyjść do ogrodu i coś działać, przygotować do wiosny. Tak, sezon rusza. A zauważyliście, że taki największy boom jest pierwszego dnia wiosny? Bo ja na przykład zauważyłam przy projektowaniu ogrodów. To jest taki dzień, kiedy mi telefon non-stop dzwoni i non-stop się pytają ludzie o projekty, o ogrody. Pierwszy dzień wiosny taki jest zawsze. O, w Trójmieście pochmurnie. Tak, dosyłam dużo słońca, no ale w przyszły tydzień też ma być podobno bardzo ładny. Słoneczne, żeby to w całej Polsce pogoda dopisywała. Bo też jak jest pogoda, słońce się pojawia, to od razu każdy myśli o ogrodzie, balkonie, tarasie. Dobrze, to może zaczniemy. Już dwie minuty minęły. To może na początek się przedstawię. Jestem Anna Skorupska. Jestem architektką krajobrazu. Projektuję ogrody od ponad 15 lat, więc już trochę mam doświadczenia. Dodatkowo prowadzę media społecznościowe i kanał na YouTubie. Dosyć takie obszerne media społecznościowe. No i widzę na przestrzeni ostatnich lat, co bardzo cieszy się popularnością w ogrodach, na balkonach, tarasach, więc dzisiaj chciałabym się z wami podzielić moimi spostrzeżeniami. Mam nadzieję, że to będzie dla was przydatne. A za tydzień, w środę, pan Szymon Lach dokładnie wam opowie, w jaki sposób konstruować swoje oferty, jak pisać nagłówki, opisywać, żeby to dobrze się wyszukiwało. No ale dzisiaj się zajmiemy takimi zagadnieniami, co ludziom często wpada w oko i co chcieliby mieć w swoich ogrodach, czyli co warto mieć w swojej ofercie sprzedażowej. No i pod koniec tego webinaru też będzie sesja pytań, będziecie mogli mi zadać jakieś pytania. No i zacznijmy od tego, co jest modne w naszych ogrodach i jak się przygotować do sezonu nowego, sprzedażowego. Nie wiem, czy zauważyliście, że jak wchodzimy na media społecznościowe czy na portale branżowe, gdzie prezentowane są różne aranżacje ogrodowe, to ogromną popularnością cieszą się ogrody, które są takie harmonijne, spójne, uporządkowane, często minimalistyczne, takie od linijki, chociaż też nie do końca ważne jest to, żeby były takie uporządkowane i harmonijne, ale też dominują pewne kolory, takie biele, szarości, beże, takie neutralne kolory, a to z tego względu, że osoba, gdy poszukuje pomysłu do swojego ogrodu, no to takie rzeczy neutralne, w neutralnych kolorach zawsze się wpiszą do każdego ogrodu. Nieważne w jakim jest stylu, jakie kolory dominują, takie neutralne zawsze będą popularne. I dlatego takie aranżacje ogrodowe bardzo cieszą się popularnością i często są udostępniane. Mogliśmy też zauważyć w ostatnich latach przez pandemię, że przez to, że byliśmy zamknięci w domu, jest taka większa potrzeba kontaktu z naturą, więc w ogrodach, na balkonach, tarasach pojawia się więcej przestrzeni na dodatki, które są przyjazne dla natury, więcej miejsca jest na roślinność rodzimą, kwitnącą, taką bujną, no bo zieleń też nas uspokaja, wprowadza w przyjemny taki stan, lepiej nam się funkcjonuje w otoczeniu zieleni i każdy to teraz zaczął zauważać właśnie przez to, że mieliśmy pandemię. No i te wszystkie dodatki roślinne, które się pojawiają, też ludzie zaczynają zwracać uwagę, żeby to było przyjazne dla środowiska. Kwiaty na przykład pożyteczne dla zapylaczy. No i jak pojawiają się ogrody bardziej takie naturalistyczne, bardziej
przyjazne naturze, no to też zaczęły się pojawiać pewne dodatki, które mają sprzyjać naturze. No bo każdy ogród, tak naprawdę balkon, taras, jest wyposażony w jakieś niewielkie dekoracje. Nawet często są kupowane przypadkowo, gdy odwiedzamy jakiś market budowlany, to kupujemy jakąś małą lampkę solarną, doniczkę, jakąś doniczkę do podwieszenia, jakieś takie dekoracje przypadkowe, które powodują, że ta przestrzeń ogrodowa, balkonowa, tarasowa robi się taka bardziej przytulna i tworzy charakter i takiego ducha miejsca. No i zaczęto też, ze względu na to, że jest ta potrzeba kontaktu z naturą, żeby te dodatki były bardziej przyjazne dla środowiska. Już tak odchodzi się od takich plastikowych dekoracji, bardziej się zwraca uwagę na to, żeby to było wykonane z naturalnych materiałów, też oczywiście trwałych, a jak jest to w jakiś sposób zaimpregnowane, to zwraca się uwagę, czy te farby nie są na przykład toksyczne, uczulające. Jeżeli chodzi o taką małą architekturę ogrodową, która pojawia się też na balkonach, tarasach, to przede wszystkim przez to, że spędzamy coraz więcej czasu w domu i też z domu pracujemy, to się zwraca uwagę na to, czy jest funkcjonalna, czy jest wygodna, czy w takim miejscu, na takim meblu można pracować, czy można sobie usiąść na kanapie ogrodowej czy krześle i po prostu pracować z tego miejsca. I też zwraca się uwagę na to, bo mamy tak naprawdę, każdy ma coraz mniej czasu, czy takie meble wymagają konserwacji, ile to naszego czasu i wysiłku pochłonie. Więc bardzo ważna jest ta funkcjonalność. I czy jeżeli już wybieramy sobie meble do ogrodu, czy są funkcjonalne, czy bardziej ozdobne? No, przede wszystkim funkcjonalność. I też zależy nam na tym, żeby ten czas spędzania w ogrodzie wydłużyć jak najbardziej. No, mamy zmienne warunki klimatyczne. Wiosna czasami przychodzi szybciej, czasami później. Ten sezon jesienny też potrafi się mocno wydłużyć. I chcemy ten czas spędzania w ogrodzie jak najbardziej sobie go przedłużyć. Więc poszukiwane są wszelkie dodatki, które na przykład uchronią nas przed warunkami atmosferycznymi. Zacienią, no bo latem czasami potrafi nieźle słońce przygrzać. Też zwraca się uwagę na jakieś nagrzewnice czy paleniska, no bo jesienne wieczory bywają chłodne, więc takie dodatki, elementy funkcjonalne, które umożliwiają nam spędzenie tego czasu w ogrodzie jak najwięcej, żeby go spędzać z rodziną, ze znajomymi, z dziećmi. I to jest bardzo mocny trend, coraz częściej poszukiwany do naszych ogrodów, na balkony i tarasy. Jak projektuję ogrody, balkony, tarasy, to są pewne takie elementy, które zawsze muszą się pojawić w każdym projekcie. Czy pojawić się od razu, albo przewidzieć na nie miejsce. I każdy chce się w jakiś sposób zasłonić przed sąsiadami, więc wszelkie kratki, trejarze, drewniane panele, żeby stworzyć taką bardziej intymną przestrzeń, żeby się móc schować, to zawsze musi się pojawić w każdym ogrodzie. Jakieś właśnie kratki z donicami, żeby można było posadzić pnącza. I też oświetlenie. Oświetlenie jest bardzo takim ważnym elementem, jak nie podstawowym każdego ogrodu, balkonu, tarasu, tylko że no nie każdy ma wyprowadzony prąd, więc często są prośby o to, żeby pojawiły się jakieś girlandy czy lampki solarne. No i też w ogrodach pojawiają się, musi być miejsce na grilla, na jakieś palenisko. Każdy teraz gotuje, kombinuje w kuchni i chce też sobie kuchnię wynieść na zewnątrz, więc grille, oświetlenie, parasole, które nie tylko zacieniają, ale również chronią przed deszczem, no i wszystkie takie elementy, które nas zasłaniają przed sąsiadem. I tak naprawdę w każdym ogrodzie, nawet jak jest duży, jest przestrzeń, żeby można było coś posadzić, to musi być miejsce na to, żeby można było postawić donice. I niekoniecznie donice na nasadzenia takie jednoroczne, typu bratki, pelargonie, surfinie, tylko też wieloletnie. Więc takie donice też są, zwracana jest uwaga na to, żeby one były wieloletnie, które posłużą nam na wiele lat, czyli takie mrozoodporne. I to są te wszystkie takie elementy podstawowe, które muszą się znaleźć w każdym projekcie. I na co też jest zwracana uwaga podczas wyboru takich elementów małej architektury typu ławki,
stoły, krzesła. No przede wszystkim funkcjonalne, czy to jest wygodne i w neutralnych kolorach, żeby to po prostu pasowało do ogrodu, nieważne w jakim on jest stylu. No i też naturalne materiały zaimpregnowane naturalnymi olejami, farbami, no takimi mało toksycznymi tak naprawdę. Więc zwraca się uwagę na to, żeby te przedmioty były przyjazne dla środowiska, w neutralnych kolorach, to zawsze przyciąga wzrok, przyciąga klienta. Gdy klient też poszukuje i się mnie pytają klienci o takie dekoracje, które im proponuję w projektach, to mają wiele pytań i przede wszystkim zależy im na tym, że jak już wydają pieniądze na przykład meble ogrodowe, to czy posłuży im to na lata. Czy to jest raczej taki przedmiot sezonowy, który nie przetrwa zimy, słońca, czy jednak raz wydane pieniądze, wydatek posłuży na wiele lat. Też klienci się zastanawiają nad tym, czy taki mebel, dodatek trzeba chować na zimę, no bo miejsce przechowywania jest też w jakiś sposób ograniczone. Czy na przykład taki element można złożyć, czy są odporne właśnie na warunki atmosferyczne, czy łatwo się to czyści, czy są potrzebne jakieś specjalne preparaty, żeby to konserwować. Pojawia się tak naprawdę sporo takich pytań praktycznych o dany przedmiot. Jak już coś zobaczą, to zastanawiają się, gdzie to przechowywać, czy mogą to trzymać w ogrodzie przez zimę, czy trzeba to czyścić, a jak trzeba, to ile to pracy wymaga. Więc to są te wszystkie takie praktyczne pytania. I jak już wiemy, co klient poszukuje do ogrodu, w jakim mniej więcej klimacie, na co zwraca uwagę, to w jaki sposób konstruować taką ofertę, żeby przyciągać klienta. I musimy sobie zdać z tego sprawę, że klient zaopiekowany, no to taki klient, który chętnie do nas powraca, który nas poleca. To też tak się mówi, że jeden zadowolony klient to 10 następnych. I gdy opisujemy nasze przedmioty, które sprzedajemy, no to ważne jest to, co wspominałam wcześniej, czyli dokładnie opisać przedmiot, czy jest wytrzymały na mróz, czy trzeba konserwować, dokładnie opisać kolor. Ale ważne jest również to, bo może sobie nie zdajemy z tego sprawy, ja na to zwracam uwagę, dokładne wymiary danego przedmiotu. Bo ktoś ma na przykład niewielki taras i chce wiedzieć, czy mu się to dokładnie zmieści, gdzie sobie zaplanował i ile to waży. Bo czasami no ten przedmiot trzeba wynieść, przenieść, przestawić. Jak jest coś ciężkiego, no to wtedy musi sobie jakoś zaplanować to, że potrzebuje kogoś do pomocy. Więc ta wielkość rzeczywista opisana i waga to jest bardzo ważny element, na który bym zwróciła uwagę, żeby umieścić w swojej ofercie. A widzę, że tego bardzo często brakuje. Zwróciłabym również uwagę na to, żeby dane przedmioty, tak jak tutaj mamy zestaw wypoczynkowy, sfotografować z jakąś osobą, żeby kogoś posadzić, może niekoniecznie twarzą, tylko gdzieś z boku niech sobie siedzi, żebyśmy mogli sobie to zobrazować, jakiej to jest dokładnie wielkości, żebyśmy mieli taki punkt odniesienia, zeskalowanie. Wtedy łatwiej sobie klient jest w stanie wyobrazić, czy mu się to zmieści na tarasie, balkonie, czy gdzieś w ogrodzie. I też jak opisujemy dany przedmiot, to warto udzielać wszelkich wskazówek pielęgnacyjnych. Po prostu chwilę się zastanowić, o co klient może zapytać, gdy patrzy na dany przedmiot. Wiem, że to trochę wymaga wysiłku, ale raz wykonana praca to nam posłuży na wiele miesięcy, wiele lat i też będziemy mieli mniej później pracy, odbierania telefonu, odpisywania na wiadomości i wtedy jak klient widzi, że coś jest dokładnie dobrze opisane, nie ma pytań, to sobie uświadamia, że kupuje przedmiot u profesjonalisty, że ten sprzedawca wie, co sprzedaje i wtedy ma większe do nas zaufanie, jeżeli widzi, że wiemy, co sprzedajemy, co oferujemy. No i chciałabym Wam dać też kilka wskazówek, tylko muszę się napić wody, bo już mi trochę zaschło. Nie wiem, czy przeglądacie portale, strony branżowe, media społecznościowe w poszukiwaniu inspiracji, jakie dodatki, dekoracje pojawiają się na takich stronach.
Ja zauważyłam, że są pewne firmy, sklepy sprzedażowe z dodatkami do domu, do ogrodu, które tworzą takie aranżacje. Jest jedno miejsce wyznaczone gdzieś w firmie, w ogrodzie, na balkonie i w tym miejscu są komponowane te wszystkie przedmioty ze sobą. Robione różne aranżacje ogrodowe. Jest jedna taka firma, której aranżację balkonową widziałam chyba w 100 różnych odsłonach. Jeden mały balkon urządzony na 100 różnych sposobów. I tym sposobem, bo warto sobie też zdać z tego sprawę, że klienci też nie mają do końca wyobrażenia. Gdy przedstawiamy w takiej aranżacji, to klient sobie bardziej łatwiej wyobraża, że na przykład poszukuje poduszki i zauważy jakiś fajny kocyk. Tym sposobem możemy go zachęcić do zakupu właśnie takich dodatkowych rzeczy. Wydaje mi się, że jednak sobie warto przeznaczyć jakąś przestrzeń na to, żeby aranżować nasze przedmioty, które sprzedajemy, pokazywać je w zestawieniu z innymi elementami, ich zastosowanie, wykorzystanie, przedstawienie w jakimś po prostu danym miejscu. Wtedy klient ma większe, lepsze wyobrażenie. I gdy komponujemy właśnie takie nasze oferty, przygotowujemy zdjęcia, to też bym zwróciła uwagę na to, żeby prezentować dany pakiet, że nie sprzedawać na przykład jednej poduszki, tylko na niewielką ławeczkę, dwie, trzy poduszki i do tego kocyk w zestawie. Tym sposobem kilka przedmiotów możemy ze sobą pogrupować. Klient ma po prostu podane wszystko na tacy i wie, co kupować, żeby fajnie się ze sobą komponowało. Niekoniecznie musi być to na przykład z zestawu, na przykład wszystko w jednym kolorze, ale możemy się już tutaj pobawić i przedstawiać różne kompozycje. To myślę, że też jest fajna zabawa i przyjemna praca przy tworzeniu takich aranżacji. To też nas napędza do działania, jak nam się uda fajnie coś skomponować do zdjęcia. I gdy sprzedajemy nasze produkty, żeby sprzedawać więcej, ja bym Wam proponowała, żeby do tych naszych paczek, które ważne też jest to, w jaki sposób je zapakujemy, bo to pierwsze wrażenie, jak otwieramy pudełko, jest bardzo ważne, żeby dołączać wizytówkę, ulotkę, jakieś informacje na temat sklepu. Dzięki temu no, gdzieś klient to sobie schowa, przetrzyma na później, zawsze będzie mógł do tego powrócić i pokazać na przykład znajomym, gdy będą go odwiedzali. Więc to na to bym zwróciła uwagę. Też warto dorzucać jakieś gratisy, może niekoniecznie jakiś duży przedmiot, ale nawet nie wiem, cukierki, czy jakiś długopis firmowy, bryloczek. To jest taka drobnostka, ale to zawsze człowiek miło odbiera i gdzieś mu się to zapamiętuje, że kupił u kogoś dany przedmiot i dostał prezent. To zawsze tak się miło robi. Jak szykujemy naszą ofertę, przygotowujemy zdjęcia, opisy, no to w jaki sposób się wyróżnić, no bo jeden przedmiot może być sprzedawany, jeden ten sam przedmiot może być sprzedawany przez różnych sprzedawców, więc na pewno rekonesans wśród konkurencji, sprawdzić na jakim tle, jak te zdjęcia prezentują produkty i starać się zrobić troszeczkę inaczej, oczywiście się jakoś wyróżnić. Jeżeli coś jest sprzedawane, pokazane na białym tle, jasnym tle, to może pokazać na jakimś kolorowym, żeby to się wśród całej listy sprzedawanych produktów w jakiś sposób wyróżniało, przyciągało wzrok. Ważne też jest to, co zauważyłam prowadząc media społecznościowe, żeby pokazywać twarz. Wiem, że to jest czasami trudne, ciężko się przełamać, ale jak pokazujemy siebie z tym przedmiotem, to człowiek też buduje zyskujemy większe zaufanie, bo ktoś wie, od kogo kupujemy. To naprawdę się bardzo dobrze sprawdza i na to bym też zwróciła uwagę. No warto. Gdy opisujemy nasze produkty, to tak jak mówiłam wcześniej, zastanowić się przez chwilę, o co klient może pytać i rozpisać to najbardziej, jak tylko potrafimy. Nawet takie pytania, które mogą nam się wydawać oczywiste, dla kogoś może nie, mogą nie być oczywiste, bo ma na przykład z tym kontakt pierwszy raz. Więc na to bym też zwróciła uwagę. Oferowałabym wszelką pomoc i informacje na temat montażu, konserwacji takich dodatków małej architektury, czy na przykład jako gratis dorzucać jakiś, jak mamy na przykład drewniane meble, to małą puszkę na przykład farby, oleju do zakonserwowania na przykład, gdy rozpocznie się sezon.
No i ważne też jest jakość zdjęć i to, jak to opisujemy, ale to dokładnie, jak konstruować technicznie nasze oferty, żeby dobrze się wyszukiwały, jak konstruować nagłówki, no to opowie Pan Szymon Lach za tydzień. No i informacje na ten temat otrzymacie później, więc taka techniczna strona będzie poruszona za tydzień, ale tu mówimy o tym, w jaki sposób te przedstawiać produkty, żeby wyjść naprzeciw klientowi. No i zadbać oczywiście o jakość przedstawianych zdjęć. Już mamy omówione, na co zwracają klienci uwagę, na to, co będzie popularne i co się robi coraz bardziej popularne, co chcą klienci w swoich ogrodach, moi obserwatorzy, o co podpytują. No i przede wszystkim te wszystkie elementy przyjazne naturze. Jednak ta świadomość, że trzeba dbać o środowisko, być bardziej oszczędnym, mniej produkować śmieci, jest coraz większa i zwraca się naprawdę uwagę na to, żeby te materiały no nie były plastikowe, a jak już plastik, to taki, który jest z odzysku przetworzony, który nam posłuży na wiele, wiele lat, no ale przede wszystkim natura, ekologia i te wszystkie przedmioty, które nie tylko na przykład domki dla ptaków, budki lęgowe, domki dla owadów, poidełka, nie tylko są przyjazne dla środowiska, w pewien sposób funkcjonalne, to mogą również pełnić funkcję dekoracji. I takie dekoracje możemy dopasować do różnych stylów ogrodowych, czy do ogrodów angielskich, naturalistycznych, rustykalnych, czy takie bardziej w nowoczesnym stylu, w odcieniach szarości, beżach, co tak naprawdę będzie pasowało do każdego ogrodu, to też bym tak na to zwróciła uwagę. Więc wszelkie takie dodatki wspomagające przyrodę, naturę, zaczęły się cieszyć coraz większym zainteresowaniem i myślę, że będzie to coraz bardziej popularne. Jeżeli chodzi o taką małą architekturę, tak naprawdę dodatki, to każdy chce się w jakiś sposób wyróżnić. Chce, żeby jego ogród, balkon, taras w jakiś sposób się wyróżniał z tłumu, było coś ciekawego, że jak przyjdą znajomi, rodzina, to żeby się podpytywali, a skąd to ma, co to jest, i żeby to się zachwycali, się podziwiali. Każdy ma jakąś taką, chociaż niewielką potrzebę, żeby mieć coś takiego fajnego w swoim ogrodzie. I zauważyłam, że coraz częściej jest potrzeba, żeby coś powiesić na ścianie w ogrodzie. Każdy ma jakiś fragment ściany, muru, domu, czy nawet na balkonie. Jeśli jest jakaś ścianka, że można by było w jakiś sposób to przysłonić, coś na tym powiesić. Jest naprawdę spore tym zainteresowanie, więc tutaj mamy tak naprawdę pole do popisu, żeby pomyśleć nad takimi dodatkami, jakimiś kratkami czy dekoracjami metalowymi, drewnianymi, żeby można było to powiesić na ścianie i może podświetlić. Wszelkie zegary słoneczne do dużych ogrodów w stylu angielskim, ale też i nowoczesnym. Zaczęto powracać do takich elementów, kiedyś były bardzo popularne, teraz coraz częściej też się pojawiają. Wszelkie lampiony, tak jak mówiłam, żeby każdy chce sobie jakoś przedłużyć ten czas spędzany na balkonie w ogrodzie, no to światło jest takim elementarnym dodatkiem do ogrodu, więc wszelkie jakieś ciekawe lampiony, takie dekoracje świetlne są też bardzo ważne. W domach też zaczęło się pojawiać coraz więcej roślin domowych i niektóre rośliny można wystawiać do ogrodu, na balkon, na taras, więc wszelkie stojaki, wieszaki, czy nawet niekoniecznie na rośliny domowe, ale na przykład na surfinie, pelargonie, żeby można było je na przykład powiesić na barierce, powiesić na ścianie, podwiesić do jakiegoś sufitu, jeżeli gdzieś w ogrodzie występuje, czyli wszelkie takie umilacze, przedmioty, które powodują, że w ogrodzie robi się tak przyjemniej, bardziej przytulnie. I to są właśnie tego typu przedmioty, które Wam wypisałam. No i dla dzieci. Spędzamy coraz więcej czasu w domu, pracujemy z domu i spędzamy ten czas z dziećmi. Różnie to bywa, jeżeli chodzi o naukę. Dzieci uczą się z domu, no ale też zbliża się małymi krokami, ale zawsze lato, więc wszelkie dodatki, place zabaw dla dzieci. Klienci nie oszczędzają na dzieciach.
dla bąbelków zawsze wszystko, jak dziecko czegoś chce, to człowiek staje na głowie, żeby dziecko zadowolić, żeby było szczęśliwe, więc możemy tutaj pomyśleć nad takimi dekoracjami, dodatkami do placów zabaw. Możemy, co mi się kiedyś bardzo spodobało, pomyśleć nad nietypowymi piaskownicami, które na przykład można zamykać, mają fajne siedziska, ale też na przykład parasole czy jakieś żagle, które zacieniają miejsce, no bo na słońcu lepiej, żeby dziecko długo się nie bawiło, więc wszelkie takie zacieniacze placu zabaw, na to bym zwróciła uwagę, wszelkie tablice do rysowania, które mogą być stosowane na zewnątrz, to też jest bardzo popularne i pomyślałabym nad grami dla dzieci, gry ogrodowe, jakieś różne, nie wiem, chińczyk czy szachy ogrodowe, żeby po prostu dziecko zająć i można było się zająć samemu swoją pracą. Czyli wszystkie takie dodatki do placów zabaw i coś, czym dzieci mogą się bawić. To jest zawsze, jak klienci mają dzieci, to plac zabaw musi być ciekawie urządzony, musi się coś pojawić, żeby dziecko miało się czym bawić i jak je zająć przez jakiś czas, gdy my potrzebujemy trochę czasu. No i ważne są też dodatki, to jest podstawa też w każdym projekcie, takie dodatki, które się wydłużają nam ten czas spędzany w ogrodzie, czyli wszelkie markizy, żagle, pergole, coś co zacienia, ale też chroni przed deszczem. No niestety warunki atmosferyczne potrafią się bardzo szybko zmienić, a chcielibyśmy korzystać z ogrodu, więc to jest ważne w każdym ogrodzie. Wszelkie biokominki, nagrzewnice też są mile widziane w ogrodach, zwłaszcza jesienią, kiedy dzień jest też krótki, zimno, a chciałoby się jeszcze trochę posiedzieć w ogrodzie przy grillu, spędzić trochę czasu z rodziną, ze znajomymi, więc takie elementy też są coraz częściej się pojawiają w ogrodach. Chcemy spędzać tak naprawdę coraz więcej czasu w ogrodzie z rodziną, ze znajomymi i każdy teraz gotuje, każdy jest specem od gotowania i przenosi swoją kuchnię domową do ogrodu. Kuchnie ogrodowe i wszystko to, co jest z nimi związane, to jest ogromne pole do popisu dla nas, żeby przedstawiać w ofertach, konstruować oferty, więc tutaj też zwróciłabym uwagę na to, żeby w ogrodzie gdzieś przeznaczyć jakąś przestrzeń i sobie zaaranżować taką kuchnię ogrodową, na której możemy przedstawiać nasze produkty, co mamy w swojej ofercie, aranżować te kuchnie na różne sposoby i też zaprezentować klientowi ciekawe rozwiązania. Dać mu na tacy coś, czego on nie był w stanie sobie wcześniej wyobrazić. Trochę go wyprzedzić, więc wszelkie takie dodatki, które będą pomocne, przydatne w kuchni letniej, oprócz grilli, jakichś rusztów, palenisk, wędzarni, to wszelkie schowki, szafki, no bo jednak tych przedmiotów, dodatków do gotowania, które można przetrzymywać na zewnątrz jest sporo, więc fajnie, żeby to się pojawiło w kuchni. Wszelkie stoliki na kółkach, żeby można było łatwo przewozić jedzenie z grilla do stołu, jeżeli no, różnie grill jest usytuowany, czasami przy stole, czasami gdzieś w oddali w ogrodzie. Czyli wszystko to, co pomoże, żeby ta kuchnia letnia była super wyposażona, funkcjonalna, no i można było z niej korzystać jak najdłużej. I też coraz częściej pojawiają się pytania o wszelkie maty, dywaniki, które chronią podłoże, tarasy, płyty betonowe przed tłuszczem, który skapuje z grilla. No, czasami potrafi skapnąć, a jest to bardzo ciężkie do usunięcia, więc to jest taki dodatek, który myślę, że w sezonie grillowym może cieszyć się naprawdę ogromnym zainteresowaniem. No i wszystkie takie właśnie zielniki na przykład, że coś gotujemy, grillujemy, to żeby mieć zioła, świeże zioła pod ręką w donicy, czy na przykład w jakiejś donicy powieszonej na ścianie, żeby łatwo można było po to sięgnąć. Na to bym zwróciła uwagę. I podstawowym, elementarnym dodatkiem ogrodowym to jest światło. Przychodzi taki moment, że dzień jest krótki, a chciałoby się posiedzieć w ogrodzie. Dodatkowo no, czas zimowy w ogrodzie, to można
uwydatnić jego piękno za pomocą oświetlenia, światła. Więc światło jest bardzo ważne w każdym ogrodzie, no ale nie każdy ma wyprowadzony prąd na zewnątrz, więc mamy tutaj też spore pole do popisu, żeby mieć w swojej ofercie różne oświetlenie LED-owe, różne girlandy, lampki wbijane w doniczki, w ziemię, różne lampiony. I też bym zwróciła uwagę na to, żeby mieć w swojej ofercie wszelkie oświetlenie, które uchroni nas przed komarami i szarczeniami. Są takie dostępne lampy, które odstraszają komary, albo jak w nie wpadną, to już długo nie polatają. I wszelkie pochodnie czy naczynka, gdzie można nalać specjalne płyny, które podczas spalania odstraszają te niedobre komary. Więc oświetlenie to jest taki elementarny dodatek w każdym ogrodzie. Jak już mamy takie wyszczególnione elementy, na co klienci zwracają uwagę, żeby to było funkcjonalne w naturalnych kolorach, neutralnych kolorach, przyjazne dla środowiska, też bardzo funkcjonalne, żeby można było to łatwo przechowywać, to też w jaki sposób takie dodatki, które pozwolą to zabezpieczyć, czyli wszelkie pokrowce, bo no, każdy ma jakąś ograniczoną przestrzeń w ogrodzie i na przykład nie kupuje czegoś, bo nie wie, gdzie później to przetrzymać, więc wszelkie pokrowce czy jakieś meble, które można składać, zajmują mniej miejsca, wszelkie schowki, donicoschowki, siedziskoschowki, pufy ze schowkami, coś, gdzie można zwiększyć tą powierzchnię przetrzymywania, jakieś regały, szafki, które można wykorzystać na zewnątrz. Jednak troszeczkę zagracamy się różnymi przedmiotami i im więcej jesteśmy w stanie klientowi zaoferować miejsca takiego dodatkowego wykorzystania danego elementu, to tym lepiej. No i wszelkie właśnie maty, dywany tarasowe, o czym wspominałam, żeby można było je podstawić pod grille. Myślę, że to jest naprawdę, nie wiem jak wy o tym myślicie, ale że to jest taki element bardzo ważny, który często zacznie się pojawiać w ogrodach. No i wszelkie takie meble, pufy, siedziska, gdzie można sobie po prostu rozłożyć się, odpocząć, ale też, żeby było wygodnie z nich pracować. No i to wszystko, żeby było też wytrzymałe na warunki atmosferyczne. A jak nie, no to też warto zwrócić uwagę klientowi na to, że dany przedmiot trzeba chować, żeby później nie było rozczarowania. Mnie często klienci pytają o to, jakie meble na przykład wybrać. Czasami się wahają między meblami z technoratanu albo z drewna naturalnego, albo egzotycznego i się zastanawiają, co będzie lepsze. Że niby przyjemniejsze w dotyku jest drewno, jest takie ciepłe, nie nagrzewa się na słońcu, a jednak technoratan jest taki, że jak postoi na słońcu, to później ciężko jest na tym usiąść. Więc no, ze względów takich praktycznych i wytrzymałościowych technoratan sprawdza się bardzo dobrze. Jest łatwy w utrzymaniu, wystarczy go umyć pod wyższym ciśnieniem. Drewno jednak trzeba olejować, impregnować i w tym przypadku ja zawsze namawiam na naturalne materiały, bo są po prostu przyjemniejsze w użytkowaniu. No i tutaj w tym przypadku, jeżeli mamy takie elementy, dekoracje drewniane, naturalne, to ja bym tak jako gratis dawała małe puszeczki z olejem czy z jakimiś preparatami do impregnacji. To też tak milej się robi klientowi. Czy macie jakieś do mnie pytania odnośnie takich dodatków ogrodowych? Na przykład też mi się pojawiają często pytania, jaki kolor mebli wybrać do ogrodu. Oczywiście wszystko w neutralnych, ale czy takie bardziej jaśniejsze, czy ciemniejsze? Chociaż klienci bardziej się skłaniają ku jasnym kolorom. Czasami białe kolory też są chętnie wybierane, ale wiadomo, to wszystko się brudzi, kurz, kwiaty kwitną, drzewa, pyli się. Przykleja się to wszystko do tych jasnych materiałów, jest później ciężko to wyczyścić, a gdzieś jak taki jasny element stoi w zacienionym zakamarku w ogrodzie, to zaraz wchodzi na to mech, zielenieje, no, robi się sporo przy tym pracy. Więc takie kolory jasnej szarości, beżu, na tym tak nie widać brudu, nie trzeba tak czysto prać, często prać czy czyścić.
Widzę, że ktoś pisze pytanie. Piotr pyta, co z bryłami szklanymi do ogrodu, jako wolno stojące elementy, jak je wyeksponować. To jest bardzo ciekawe, a też się tym zaczęłam interesować, bryłami szklanymi. Czyli tak, chodzi tutaj pewnie o jakieś szklarenki, jak je wyeksponować. Na ciemnym tle, na przykład na jakimś żywopłocie bym to wyeksponowała i coś w środku bym wrzuciła do takiej szklarenki, do elementów szklanych. Coś, co jeszcze mamy w swojej ofercie, bo może sobie klient nie zdawał z tego sprawy, że potrzebuje, ale na zdjęciu zauważy coś i o, tego też będę potrzebowała, czy potrzebował. Na ciemnym tle, jednolitym tle i wokół takiego elementu szklanego jakieś delikatne dodatki, oczywiście, żeby to nie przytłumiło elementu, który fotografujemy. Też jest taka zasada, że jak zrobimy zdjęcie i nie mamy pewności, czy nasz element, który chcemy sprzedawać, jest dobrze wyeksponowany, to najlepiej odejść od zdjęcia, nie patrzeć na niego przez kilkanaście minut, nawet na następny dzień spojrzeć. Jak spojrzymy na takie zdjęcie i coś nam się rzuci w oczy, to znaczy, że to jest do wyrzucenia, do zmiany. Czyli ten główny element, wiadomo, który sprzedajemy, żeby był najbardziej wyeksponowany, ale takie jakieś malutkie dodatki, które może klient zapragnie, też warto po prostu to jakoś urządzić. Może nie jakoś przeładować wieloma elementami, ale żeby coś tam się jeszcze pojawiło, żeby też miał klient świadomość tego, jak może z tego korzystać. Oliwia zauważyła, że szarości klienci już unikają. Jaka jest alternatywa? Podobno teraz takim modnym kolorem jest zgaszona biel, ale to wiadomo, to też lepiej tego unikać. Szarość może faktycznie troszeczkę wszędzie jest. I może klienci unikają, ale tak naprawdę ostatecznie, przynajmniej u mnie projektując ogrody, decydują się na ten neutralny kolor, a ewentualnie w takich alternatywnych kolorach, na przykład błękity, też we wnętrzach zauważyłam, że jest coraz bardziej popularny błękit. Ciemna, zgniła zieleń, to już króluje od kilku lat. No i złote dodatki, które powodują, że przestrzeń się robi tak jakby trochę bardziej prestiżowa. No ale tak całościowo takie elementy, główne elementy zagospodarowania terenu to jednak te neutralne szarości, beże. No ale tak jak mówię, no jeżeli chodzi o jakieś dodatki niewielkie, to turkusy, zgniła zieleń, ciemna zieleń, pudrowy róż, to też są takie kolory pastelowe, jakaś pistacja. To są takie klasyczne kolory, które parę lat temu była moda na to, że to się pojawiało w ogrodach, no ale patrząc na to, co się dzieje we wnętrzach, coraz częściej te kolory się pojawiają, więc lada moment też wyjdą na zewnątrz. A tutaj też jak mamy kilka kolorowych przedmiotów w ofercie, to też możemy w fajny sposób je zaprezentować, na przykład wszystko w odcieniach niebieskiego, ale też w innym zestawieniu, aranżując jakąś przestrzeń do oferty, do zdjęć, możemy się pobawić kolorami. No i tak naprawdę raz wykonana praca, taka aranżacja przestrzeni, gdzie prezentujemy swoje produkty, no to już mamy tak naprawdę na wiele miesięcy i lat pole do manewru, żeby można było prezentować to, co mamy w swojej ofercie. I tak jak Wam mówiłam, że widzę pewne sklepy, które mają na przykład balkon, jeden przeznaczony i na nim są różne aranżacje, no to jest jedna przestrzeń wykorzystywana wiele razy. Widać, że jest to ta sama przestrzeń, ale jest aranżowana w inny sposób. I no jest wykorzystywana i na stronach, w swoich mediach społecznościowych. No i ładnie to wygląda, ciekawie, pobudza wyobraźnię, kreatywność klientów, więc ja bym się pokusiła o takie coś, o takie aranżacje. Jakieś może jeszcze pytania macie do mnie? Bardzo popularne są żagle przeciwsłoneczne, a to już od wielu, wielu lat tak naprawdę. Często na balkony, tarasy, i żeby się tylko zasłonić od sąsiadów. Różne alternatywy, kratek, drewnianych paneli.
Są też takie rozciągane materiały, które można przyczepić do ściany, gdzieś do barierki i można się w jakiś sposób zasłonić, chociaż tymczasowo na przykład, żeby też się zacienić. Takie ruchome przedmioty, markizy. Chociaż z markizami troszeczkę pojawia się spora obawa. Nie wiem, czy to zauważyliście przez wichury, wiatry, które pojawiają się bardzo często, że jednak ludzie się boją trochę tego, że to zerwie, uszkodzi tynk, czy gdzieś po prostu pofrunie i coś innego uszkodzi. Anna pyta, z jakiego materiału trwałego najlepiej wybrać właśnie zasłony? To jest takie troszeczkę pytanie dla krawcowej, bo ja tak naprawdę jak coś robię na zamówienie pod wymiar, to idę do krawcowej i ona ma takie materiały, nie powiem Wam nazwy niestety, materiał, który jest do zastosowania na zewnątrz. On ma taki gęsty splot i one też często są impregnowane różnymi olejami, przez co, czy impregnatami po prostu też syntetycznymi i to nie... I to nie chłonie wilgoci, więc niestety przykro mi, ale nie podam Wam konkretnej nazwy, bo po prostu nie pamiętam, ale są takie materiały wodoodporne. Ja to po prostu zawsze jak u krawcowej zamawiam poduchy do ogrodu na ławki, siedziska, to pokazuje mi próbnik i to są zwykle właśnie jakieś beże szarości i to jest taki twardy, bardzo mocny materiał i wodoodporny. Chociaż też parę lat temu na jednym z takich wydarzeń architektury krajobrazu widziałam, że pojawiły się takie ciekawe materiały, które są zdobione, różne wzory się na nich pojawiają i są przeznaczone właśnie do użytku zewnętrznego. Wiem, że też sporo ludzi ma obawy, że jak się pojawia poduszka na zewnątrz, to że to będzie gniło, będzie mokre, nieprzyjemne w dotyku, że będzie długo wysychało, a tak naprawdę tych materiałów takich wodoodpornych do ogrodów jest coraz więcej. To jeżeli zamawiacie u kogoś lokalnie, ktoś Wam to szyje, Wasze produkty, no to oni będą wiedzieli najwięcej na ten temat. No ale jednak jest zwracana uwaga na to, żeby to było takie trwałe, wodoodporne, no i niejasne materiały, bo to jednak jest materiał, który nie oddycha. Jak na przykład stykają się poduszki, to jest tam dłużej wilgoć, jest ciemno i zaraz zielenieje. I później ciężko jest to doprać. Na jasnych materiałach to bardzo widać. Upierze się, to pozostają plamy, niestety. Ktoś jeszcze tutaj widzę, pisze, ma pytanie. Ja to już myślę, jak się zbliża sezon, żeby swoją kuchnię ogrodową urządzić, już sobie rozpisuję, co ma się pojawić, paleniska, też wędzarnię bym chciała jak najwięcej gotować na zewnątrz. W ogrodzie. No i też jak się zaczęło więcej czasu spędzać w domach, w ogrodach, to tych roślin się pojawia do gotowania coraz więcej i chce się z nich korzystać. Różne zioła, warzywa. Dziękuję Wam bardzo za udział. Mam nadzieję, że to, co Wam opowiedziałam, trochę Wam podpowiedziało, w jaki sposób przygotować się do sezonu, na co klienci zwracają uwagę, co by chcieli mieć w swoim ogrodzie. Życzę Wam udanych i dużych sprzedaży. A tu jeszcze pytanie. A chyba Asia pyta, co zaproponować klientom z otwartymi słonecznymi balkonami, jak chronić rośliny przed ostrym słońcem. Jest bardzo fajne rozwiązanie. Rolety, tak jak mamy w domach, w oknach rolety, które zwijamy na sznurku, one pewnie mają jakieś swoje konkretne określenie, to są również rolety takie ogrodowe, balkonowe, czy stosowane do pergol, które można zwijać i to są materiały, które chronią przed światłem UV, to są takie siatki gęsto tkane, ale też przepuszczają powietrze, czyli one nie stanowią oporu dla wiatru, czyli takie właśnie cieniówki, które można też nawijać, rozwijać z dziurkami, takimi oczkami jak dla banerów, które można zawinąć na haczyku, opuścić roletę, zawinąć na haczykach, a później sobie zwinąć. Też widziałam takie zastosowania, rozwieszane są żagle, tylko no w tym przypadku później trudno jest to zwinąć, a jak jest wiatr, to one też mają takie zabezpieczenia, że jak dmuchnie wiatrem, to się zrywa, jest takie zabezpieczenie po prostu specjalne, które się zrywa, żeby nie stanowiło to oporu dla wiatru. Ale są takie właśnie rolety,
które chronią przed słońcem i są przepuszczalne. Dziękuję Wam, moi drodzy, za spotkanie. Za tydzień mamy spotkanie z panem Szymonem Lachem, który opowie Wam konkretnie, w jaki sposób przygotować swoją ofertę ze strony takiej technicznej, więc serdecznie Was zapraszam. No i dziękuję Wam za uwagę i trzymam kciuki za Waszą sprzedaż, za udany sezon, jak największych sprzedaży i zadowolonych klientów. No i wszystkiego dobrego, dobrej pogody Wam życzę. Trzymajcie się. Pozdrawiam.